Cześć wszystkim, z tej strony Biglow i w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zmienić rejestrację w grze GT Online. Do tej czynności będziemy potrzebować swojego telefonu komórkowego. Wchodzimy w sklep Play, po czym wyszukujemy aplikację Grand Theft Auto iFruit. Instalujemy ją na swoim urządzeniu oraz otwieramy. Po uruchomieniu logujemy się na swoje konto w Social Club. Wchodzimy w zakładkę Los Santos Customs. Klikamy w napis ABC oznaczający tablicę. Jak widzimy, możemy wybrać różne kolory swoich tablic. Po naciśnięciu w numery rejestracyjne zostaną one usunięte. Dodając swoje, pamiętajmy, że mogą składać się z maksymalnie 8 znaków. Nie mogą w niej również występować znaki typu przecinek, kropka, nawias itd. Dodajemy swoją nową nazwę oraz zatwierdzamy wybór. Jak widzimy, aby nasza tablica była widoczna w grze, musimy ją zamówić. Pierwsze zamówienie będzie dla nas darmowe. Po uruchomieniu gry oraz udaniu się do Los Santos Customs, nasza nowa tablica będzie dostępna w zakładce Tablice. Pamiętajmy również, że zakup kolejnej tablicy będzie wiązał się z kosztem 100 tysięcy dolarów. Dzięki za obejrzenie i mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się i see ya!